spotykają nas od samego początku, jak tylko żeśmy się wprowadzili, same przykrości i krzywdy. To wybijane szyby. Pani Grażyna i jej rodzina mają już dość. Mieszkania w barakach przy ulicy Dojazd. Matka chorej nastolatki boi się o jej bezpieczeństwo. Skolioza kręgosłupa, astma ostrzelowa, dziecięce porażenie mózgowe, padaczka. Naprawdę, ona tyle ma chorób niż po prostu ja włosów na głowie. Niedawno dziewczynka padła ofiarą molestowania i stało się to na osiedlu baraków. Młodociany sprawca miał wykorzystać niepełnosprawność dziewczynki. Rodzina skarży się też na notoryczne kradzieże. Tutaj miałam węgiel cały czas, jak przywozili mi dostawcy. Stał. Nie było żadnego problemu. Teraz w sobotę 4 worki węgla mi zginęły po godzinie 19 po południu. I nikt się po prostu nie raczy przyznać, że mi porwał. To nie chodzi o mnie, tylko chodzi o to, że dziecko okradli. Kobieta twierdzi, że od kilku lat prosi zarząd komunalnych zasobów lokalowych o zamianę mieszkania. I mimo obietnicy, nawet wskazania nowego lokum, do przeprowadzki nie dochodzi. Prezes Lewandowski obiecał zamianę mieszkania na lepsze warunki. W bezpieczną dzielnicę. Nic się nie dzieje w tym kierunku. Jednak rzecznik lokalowej spółki twierdzi, że sytuacja rodziny jest skomplikowana, a wszystko przez długi. Samo zakwaterowanie do baraku na ulicy Dojazd było spowodowane wyrokiem eksmisyjnym. My jak najbardziej jesteśmy w stanie skłonni zamienić taki lokal osobie, która tego chce, pod kilkoma warunkami. Jednym z nich jest brak zadłużenia w stosunku co do miasta, natomiast najemca posiada ten dług i ten dług jest wieloletni. Kobieta poinformowała nas, że dług spłaciła. Rzecznik ZKZL temu zaprzecza. Należałoby podpisać porozumienie, które regulowałoby prawnie spłatę tego zadłużenia w stosunku co do miasta, a potem możemy przystąpić do procedury szukania lokalu na zamianę. Według rzecznika już raz takie porozumienie ZKZL z rodziną podpisał, ale ta nadal nie wnosiła opłat. Sytuacja głównie chorego dziecka wydaje się patowa. Zarządca twierdzi, że wciąż jest otwarty na możliwość znalezienia korzystnego dla rodziny rozwiązania. Jednak w pierwszej kolejności przyznaje mieszkania osobom, które spłacają swój dług. Krzysztof Czub, Puls Dnia.